Jest 23 lipca 2017 roku. Środa. Ziemia już od dawna nie jest jedyną zamieszkałą planetą przez ludzi. Na pewno jest najstarszą. Znajdujemy się w Europie, w Zabrzu. To tutaj swoje laboratoria ma najznamieńszy zespół naukowców. To tu zwrócone są oczy całego świata. Wszyscy studenci światowych politechnik chcieliby tutaj spędzić chociaż jeden dzień, mieć możliwość pracy z tymi najlepszymi. Wszystkie projekty, które tutaj zobaczycie, są ściśle tajne. Nie róbcie tego w domu. Tylko kilka osób na świecie wie, gdzie znajduje się centrum dowodzenia, gdzie znajduje się najważniejsze laboratorium. Repulsor? Bomba atomowa? Reaktor łukowy? Hipernapęd? No nie! Przepis na idealną herbatę z cytryną! Oh,
Tak, naprawdę świetnie. Tylko kto to przetestuje? No przecież nie narazimy tego dziecka. Już wiem. Profesor Janis. Ja? Naprawdę ja? Zrobię to dla ludzkości. Trzymajcie kciuki. Chyba nie tak miał działać ten wehikuł czasu, co? Mały błąd. Da się naprawić, a nauka wymaga przecież poświęceń, profesorze.
złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. No przecież to się musi dać jakoś odkręcić. No musi być na to jakiś sposób. Przecież nie mogę być całe życie człowiekiem koniem. No i się nie udało, no to coś. Czytała Krystyna Czubówna.